Przemyśl poznaj mówmy. I wyjazd na stoi. Czyli już mamy opóźnienie. Dwuminutowe, bo dwuminutowe, ale jest. Pociąg od zewnątrz, proszę bardzo. EP07. Dwa wagony pierwszej klasy przedziałowej, jeden wagon drugiej klasy przedziałowej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć wagonów drugiej klasy bezprzedziałowe. Jeden wagon drugiej klasy przedziałowej, ten też jest przedziałowy, tylko nowszej generacji. No, na razie, jak już mówiłem, dobrej nocy. No dobrze, dużo tego wszystkiego, a ja już z naszym wyjazdem. Podobno za 20 sekund pokazuję. No zobaczymy, zobaczymy. Czyli 3 minuty opóźnienia będą. Z tego wychodzi. A jednak więcej. Elementy, czy jest to przyczyną jakiegoś Saturna, na to rzecz? Ciężko mi jest ująć. No jednak, była tu planowe. Czyli ile? 3 minuty opóźnienia. Porywa do 4. No cóż, polska kolej. Bez opóźnień się nie da. Jazda z maksymalną dozwoloną prędkością potem. Na semaforze przed nami. Więc możemy się rozpędzać. No może wyłączyć szybki. No, super. Jeszcze raz za krótko przytrzymał klawisz.
Nowy wyłącznik szybki. Trzeba było posłuchać tego, co tam było na stronie napisane, ale całkowicie o tym zapomniałem, żeby na mopcie załączyć, a już w trakcie jazdy nie mogę tego zrobić. Znaczy zmienić sobie tam w ustawieniach mogę, ale nie wpłynie to na symulator aktualny. Aktualną rozgrywkę. Dobra, schodzimy se z mocy. Jest tu z górki. Lekkiego do hamowania hamulcem pomocniczym może nie. Aż, co się stało? Siadł wyłącznik szybki. No chyba już z wrażenia. No wszystko płynnie się chyba nagrywa, tak mi się wydaje. Bitrate też powinien być jak najwyższej jakości, bo 10 tysięcy kilobitów na sekundę. I na następnej stacji na nowej nie zatrzymanie, zrobimy sobie chwilę przerwy. Nie miał on czyń szybki. A, super. Gdzie będzie to 120? Wiem, że mały kawałek, ale zawsze trochę szybciej. Oni to ciągle pokazują nowy limit, nowy limit, nowy limit. 5-1-10 odjazd. 5-1-10. Nie wiem, który to, ale... Wiem tyle, że będzie odjeżdżał, nie? No i na tej zmianach wysokości coś się dzieje z tym wyłącznikiem. No ale cóż, zdarza się, zdarza. Lekko przecinka była. No i cóż, takie rzeczy jak lekkie przecinki też się zdarzają. Dobrze, ograniczenie do 120. Super, to się cieszę. W takim razie. I mało, że wyłącznik szybko.
No cóż, czasami tak się dzieje. Dobrze, więc na YouTube oglądają dwie osoby, na Twitchu ogląda jedna osoba. Tak, mam multistreama, sobie polecam zobaczyć twitch.tv / Konradowicz albo na YouTubie, tak jak teraz widzisz aktualnie. No i nic się nie popsuło, to tak powinno działać. Dwa streamy w najlepszej jakości, jaką mogę zaoferować przy 10 tysiącach bitrate. 20 bitrate może być jeszcze większa, ale tego co wiem, do jakości full HD jest potrzebna 4K, nie mam jak robić, ponieważ no niestety mój pulpit, mój monitor, a ja nie da rady obsłużyć w jakości 4K. No może wyjechaliśmy co do milczenia.
Dobrze, na razie żadnego ograniczenia do niższych prędkości nie widziałem. Kopyt właśnie waliło znowu. Wyłącznie szybki. No jak to, żeby mogło być to inaczej. Jadzie pociąg. Z daleka, z naprzeciwka. O, już się naprawiło. No i przez dłuższy moment coś tego napięcia nie było. Muszę jeszcze jedną rzecz zobaczyć. Coś mi na idbot nie działa prawidłowo. Na YouTubie oczywiście. Ale my tu mamy ograniczenie do 100. Zanim ja to zobaczę, trzeba zacząć hamować. No to zgadza się, coś u mnie działało prawidłowo. Będzie mi wyłącznik szybki. Okej, oczywiście. Coś nie trafi z tym. No, ograniczenie do 70, panie. Tak, tu na moście jest. Ale akcja z wyłącznikiem szybkim. Nie wybiłem z tym, z rytmu jazdy. I sprawdźmy, czy na Twitchu i na YouTube zadziała. Twitch działa, na YouTube. No do YouTube'a też doszło, ale... Nightbot siedzi cicho. Nie, dobrze. No cóż, muszę to... O, już działa.
Aż wypełnił wypełnił swoją rolę. I dał taj to używanie czapsloka, no cóż. Ale zaczął działać. Drodzy, ja przesadziłem z mocą. Teraz nie mogę narzekać na wyłącznik szybki.